Na początek zacznę od sytuacji bieżącej, co mamy obecnie. Na przeważającym przekroju jest tak, powiedzmy, dość pogodnie. Jest sporo chmur, ale bez opadów. Jedynie na północy kraju, tutaj głównie Pomorze i Wybrzeże, mamy troszkę opadów oraz na południowym wschodzie kraju tam też są opady. I te opady, zarówno te na południowym wschodzie, jak i na północnym zachodzie, tutaj wybrzeże Pomorze, związane są z frontami atmosferycznymi. To są dwa osobne fronty atmosferyczne. Pierwszy to jest tutaj front, to jest prognozowana sytuacja na dzisiaj na godzinę 12 UTC. Mamy front na południowym wschodzie, jest to chłodny front atmosferyczny, za którym napływa nam nieco chłodniejsze powietrze. Ten front w weekend dał nam troszeczkę zjawisk burzowych. Te burze w weekend skutkowały głównie opadami deszczu, porywów wiatru raczej znaczących nie było. Niemniej jednak ten deszcz był większy, nawet padało po 30 mm, więc troszeczkę tego deszczu było, przy czym to były zjawiska oczywiście bardziej lokalne, nie obejmowały bardzo dużego obszaru. I drugi front, który nam dał sobie znać, to jest ten wtórny front, który jest nad Bałtykiem. On troszeczkę może powinien być narysowany minimalnie bardziej na południe i on właśnie nam tutaj się już zaczyna zaznaczać gdzieś na północy kraju. Więc tutaj mamy taką sytuację. Reszta kraju jest na ogół w takim obszarze podwyższonego ciśnienia, ale przez tą bliskość zatoki niżowej z frontem atmosferycznym nie jest to taki obszar wysokiego ciśnienia, jaki przeważnie, z jakim nam się kojarzą wyże, więc mamy troszkę więcej tego zachmurzenia w zasadzie nad całym krajem, ale z chwili ze słońcem też nie braknie, zwłaszcza już teraz po południu będzie robić się ładnie, bo o ile poranek na przeważającym obszarze był dość pochmurny, to teraz już te słońce nam coraz częściej przebija się przez chmury. I co dzisiaj się będzie działo termicznie? Termicznie mamy raczej tak stosunkowo ciepło, najchłodniej na północy, w północnym wschodzie 18-20 stopni, może na wybrzeżu gdzieś lekko chłodniej 17, może 16 stopni. Najcieplejszymi rejonami dzisiaj będzie południe, południowy zachód do 23 stopni. A co z opadami się dzisiaj będzie działo? No, tak jak wspomniałem, mamy te fronty atmosferyczne, więc troszeczkę opadów w dniu dzisiejszym będzie. Głównie opady będą na południowym wschodzie związane z tym takim zasadniczym frontem chłodnym. Na nim wystąpią burze. I w czasie tych burz deszcz może być silniejszy, może spaść 20, lokalnie nawet 25 mm deszczu. I te opady głównie w rejonach podgórskich i zwłaszcza na Podkarpaciu, ale 20 mm też w obszarach podgórskich województwa małopolskiego mogłoby też się trafić. A nad resztą kraju raczej już opady takie zdecydowanie słabsze. Na tym froncie drugim, który wchodzi nam z Bałtyku, już takich wyraźnych sum opadów nie będzie. Tam spadnie do 5 mm, więc te opady takie dość już symboliczne. Cóż nam będzie się działo w nocy? W nocy już coraz większy obszar kraju będzie obejmowany przez taki wał wyżowy, który się rozciąga od Morza Norweskiego po basen Morza Śródziemnego, tutaj przez Europę, więc mamy taki wał wyżowy. No, może ten wał, kształt wału ma troszeczkę później, teraz może jest bardziej to klimat, ale niemniej jednak obszar podwyższonego ciśnienia jedynie na wschodzie kraju troszeczkę jeszcze zaznaczy nam się ta zatoka odsuwającego się niżu, ten niż już tam, już nad północno-wschodnią Europą, u nas tylko jeszcze troszeczkę ten front się zaznaczy. I już na ogół dzisiejszej nocy bez opadów, to jest ta mapka u góry po środku. Opady, jak widzimy, już takie zdecydowanie słabsze, głównie na wschodzie kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu, ale to już opady zdecydowanie słabsze, 5 mm i już burz nie powinno być, burze nad Polską zanikną, czy w zasadzie odsuną się za naszą południowo-wschodnią granicę.
I dzisiaj przez to, że jak tutaj widzimy w tym obszarze wyżowym czy podwyższonego ciśnienia mamy bardzo słaby gradient baryczny, troszeczkę popadało, troszeczkę wilgoci jest, poza tym już wrzesień, więc takie już mamy, zaczynają nam się powoli jesienne takie mgły i dzisiejszej nocy tych mgieł będzie troszeczkę, one głównie na wschodzie kraju i na północy, gdzieś tam w kotlinach sudeckich też mogą się stworzyć mgły. One lokalnie mogą ograniczać widzialność nawet do 100-200 metrów, przy czym tak jak wspomniałem, to będą zjawiska raczej lokalne, jeszcze to nie są takie obszarowe mgły. One wystąpią głównie nad ranem, nie będą się utrzymywać przez większą część nocy. Temperatury na dzisiejszą noc. Noc jak na już w zasadzie połowę września stosunkowo ciepła, bo prawie w całym kraju powyżej 10 stopni, troszeczkę chłodniej na północy, północnym wschodzie około 9, a tak na około 10, 12, lokalnie nawet 13 stopni, więc jak na połowę września mamy dość wysoką temperaturę w nocy. Co będzie się działo jutro? Jutro już mamy wał wyżowy w zasadzie nad całym krajem, obszarze jesteśmy w podwyższonym ciśnieniu. Tutaj zwrócę uwagę na ten niż gdzieś z którego ośrodek znajduje się nad Brytanią i ten ciepły front atmosferyczny. To jest zapowiedź już ponownego ocieplenia, bo jak dzisiaj czy jest powiedzmy troszeczkę chłodniej niż w weekend, to jest zapowiedź ocieplenia. Jutro już w zasadzie bez opadów, troszeczkę te opady takie bardziej symboliczne mogą być na wschodzie kraju i lokalnie na wybrzeżu, ale nie będą to duże opady. 1-2 mm opadu takiego przelotnego, chwilowego, nie będzie takiej wyraźnej strefy opadu. Rano jeszcze mogą się utrzymywać mgły, zwłaszcza w kotlinach górskich, one gdzieś tak do godziny 9, 10 mogłyby się utrzymywać. I jeżeli chodzi o temperaturę, to tak jak wspomniałem, na południowym zachodzie już widać ocieplenie. Ten front ciepły, który pokazałem, on już powoli sprowadza do nas coraz cieplejsze powietrze. Najchłodniej na północnym wschodzie 18 stopni, ale jak na połowę września to jeszcze nie jest najgorzej. I jutro już zdecydowanie więcej słońca niż dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tak jak wspomniałem, na wschodzie troszeczkę tych chmur może być więcej i jakieś opady. Noc ze środy na, przepraszam, z wtorku na środę. To tak, z jednej strony mamy cały czas ten wał wyżowy ciągnący się przez całą Europę, a z drugiej strony mamy już na zachodzie tą zatokę niżową zbliżającą się z ciepłym frontem atmosferycznym. Ten front jeszcze w nocy nie da o sobie znać. Noc z wtorku na środę będzie pogodna. Nie spodziewamy się opadów. Jedyne czego się spodziewamy to mgieł, głównie na zachodzie kraju. One tak jak poprzednie noce będą raczej krótkotrwałe i będą miały lokalny zasięg. Nie spodziewamy się takich mgieł, które by się bardzo długo utrzymywały. I ta noc będzie jeszcze cieplejsza na zachodzie kraju. No będziemy mieli nawet do 14 stopni temperaturę minimalną, więc bardzo ciepła noc jak na 15 września. Na północnym wschodzie kraju najchłodniej około 9 stopni. I przechodzimy do środy. W środę już południowy zachód jest w tym ciepłym wycinku tego niżu, który coraz śmielej nasuwa nam się nad obszar kraju. I
A wschód kraju jeszcze mamy cały czas w tym obszarze podwyższonego ciśnienia. I opady już na zachodzie kraju w środę pojawią się opady. One będą po południu, czy nawet pod wieczór. I na razie wygląda na to, że nie będą to silne opady. Będą bardzo dość symboliczne po 2-3 mm, nie więcej. I środa jeszcze cieplejsza. Zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, gdzie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie może być nawet 27 stopni. Bardzo, bardzo ciepło. Ale cieplej zrobi się również na północnym wschodzie, bo czy dzisiaj, czy jutro na Suwalszczyźnie temperatura maksymalna jest prognozowana na poniżej 20 stopni, to już i tam w środę zrobi się cieplej, 20-21 stopni na północnym wschodzie, w centrum kraju około 23-5 stopni, więc środa zapowiada nam się bardzo, bardzo ciepło, dość słonecznie, troszeczkę chmur może być więcej niż we wtorek, bo zazwyczaj mamy taki układ, że przed frontem ciepłym troszeczkę tego zachmurzenia może być więcej, ale nie będzie to na ogół groźne zachmurzenie, tylko jak wspomniałem, słabe opady pojawią się pod koniec dnia, czy w drugiej połowie dnia w środę. To tyle w takim skrócie, co w najbliższych dniach dwóch się będzie działo. Co będzie się działo dalej w kolejnych dniach? Co najważniejsze, to będzie ten ośrodek niżowy, który nam będzie się przemieszczał przez obszar kraju w czwartek i piątek. On może nam przynieść troszeczkę więcej deszczu i później niższą temperaturę, bo o ile czwartek będzie jeszcze stosunkowo ciepły, czwartek i piątek na południowym wschodzie, bo tam też możemy mieć po 26-27 stopni, na północy będzie już chłodniej około 20 stopni. Ale co najważniejsze, z tym niżem będą związane opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Mogą to być opady deszczu, zwłaszcza na północy kraju, sięgające 15 mm na 12 godzin. Takie opady mogą wystąpić, zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek. Tak. I w piątek jeszcze na wschodzie kraju też mogą być podobne sumy opadów. A weekend troszeczkę zapowiada się chłodniejszy niż te najbliższe dni, bo po przejściu tego całego układu niżowego nieco się ochłodzi. Na razie widać, że nie będzie to bardzo duże ochłodzenie, bo to będzie do zakresu 15-20 stopni. Niemniej jednak niektóre motele na północny wschód i wschód kraju widzą zdecydowanie niższe temperatury poniżej 15 stopni. Więc tutaj ta prognoza jest jeszcze taka obarczona pewną niepewnością. W każdym razie widać ochłodzenie i takie pogorszenie pogody, zwłaszcza tutaj czwartek, piątek, sobota.